Dawid Bongol wysłał, słuchajcie, House Flipper. Będziemy grać, słuchajcie, czat w grudniu, no nie? Więc jak jesteście zainteresowani tematyką remontu, House to wpadajcie na stream. Ekscytujący symulator remontowania domów. Naprawdę dalej to szybówne. Menu główne, gdzie możesz wybrać tryb sandboxowy, który umożliwia swobodną budowę domów. Pozwala na projektowanie swoich zadań oraz dzielenie się nimi z przyjaciółmi poprzez platformę. Wiecie co, ja wam powiem tak. Mnie mega śmieszy to, że czasem gry pokroju House Flippera potrafią mieć lepszy element progresji niż gry, które mianują się RPGami. Ja wiem, jak komicznie to brzmi, ale naprawdę takie gry czasem mają o wiele lepszą progresję personalną niż gry, które nazywają się na przykład action RPGami. Modają. Możesz też zanurzyć się w opowieści, w której wcielisz się w profesjonalnego flipera. You're already dealing with my stuff. Maybe you could do the cleaning as well. Aha. Pina Cove, małe miasteczko, w którym nasza postać spędziła dzieciństwo. Wie, że znajdzie tu domy do wyremontowania. Na początku opowieści powraca do swojego uroczego rodzinnego domu na przedmieściach. O pomoc prosi starego przyjaciela, Toma Marino, agenta nieruchomości, pracującego w Pina Cove. Tom dobrze wie, co w trawie piszczy i jest szczęśliwy, mogąc podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na jakim silniku jest zrobiony House Flipper? Słuchajcie. Czy to trzybówna? No, to trzybówna, stary. Jaki to jest silnik? Unity. O kurde, teraz na nowym. But I totally get why you wanted to come back. Z każdym dniem będziemy widzowie robić demolkę. Rosną, odkrywa nowe narzędzia i rozwija swoje umiejętności. Patrz! Stary House Flipper jest chyba lepszym RPG-iem niż Wiedźmin 3. Dealuj się z tym. Już niedługo będzie w stanie przemienić każdy, nawet najskromniejszy dom w prawie... Ale malowanie jest zmienione fajnie. Już niedługo będzie w stanie przemienić każdy... Wcześniej było takie jakby punktowe, pasami się malowało. Najskromniejszy dom w prawdziwe dzieło sztuki. Dzięki niezwykłej zdolności do ciągłej adaptacji w krótkim czasie stanie się niedoścignionym mistrzem renowacji. Może spodziewać się wielu wiadomości od innych mieszkańców, którzy będą potrzebować jego... Ale chata fajna, nowoczesna. Your job's pretty straightforward. Install the windows and take care of two unfinished rooms. Pina Cove to małe turystyczne miasteczko, które powstało... Ej, widzowie, wy gracie... Wiedźmin 3 najlepszy, nie zgadza się. Widzowie, wy na przykład gracie w takie gry, bo ja zawsze odnoszę takie wrażenie, że takie symulatory są robione typowo pod streamerów. A wy kupujecie sobie takie symulatory? Właśnie takiego House Flippera, takiego, ten symulator, jak on się nazywał? Contraband Police, inne tego typu rzeczy, jakiś symulator myjki, ciśnienie. Tak, co wy gadacie? Wioski rybackiej, mającej swój początek w XVIII wieku. Na ile kosztuje House Flipper 2? Wieku osiadła tutaj duża grupa włoskich migrantów, którzy wymyślili nazwę Pina Cove, odnoszącą się zarówno do miasteczka, jak i otaczającej je zatoki. Spójrzmy na mapę. Zlecenia na renowację znaleźć można w trzech regionach. To wybrzeże Crayfish, las Coral Root i przedmieścia Pina Cove, gdzie rozpoczyna się nasza przygoda. Z czasem miasteczko rosło i stało się popularne wśród turystów. Mieszkańcy zaczęli więc przenosić się na obrzeże miasta i zbudowali tam spokojne, przyjazne rodzinom osiedle. Jako że odwiedzający i nowo przybyli preferują domy położone w lesie lub na wybrzeżu, przedmieścia należą niemal wyłącznie do rodowitych mieszkańców. Zawsze jest tam coś do zrobienia. Wybrzeże Crayfish. Znane ze swoich domów na palach, i urokliwy. O, ale bym mieszkał w czymś takim. O kurde, jak do mnie przemawiają takie nadmorskie klimaty, nie? Stary. Ale dom na takim piasku to chyba gigalipa, nie? Ale to totalnie moje klimaty. Jak ja miałbym wybrać taką miejscówkę, w którym bym mieszkał tylko hopę nad taką wodą. Ale to chłopie, jak tylko wieje, to tak zimno, bryza, no nie? To jest zupełnie inne powietrze, też odczuwalne, jak tylko się zimno robi.
po kościach tak może walić. Weź w ogóle, chłopie. Ja już jak Polak, nie? Panie! Weź na plaży dom zbuduj, ale klimacik niesamowity, nie? Jak serio. Ja bym sobie wybierał taką miejscówkę, że miałem sobie wbić gdzieś pineskę, to tylko stary w takie miejsce. Super. Palach i urokliwych chatek. To idealne miejsce dla turystów szukających przytulnych domków lub rozrywki w lokalnych kawiarniach. Znajduje się tutaj również jeden z najstarszych domów w Pinacove, nazwany domem Driftwood. Wyjątkowe umiejętności renowatora mogą okazać się nieodzowne w przywróceniu mu dawnej świetności. Las Coral Root. W tym bukowo-świerkowym lesie widać jeszcze ślady aktywnego niegdyś przemysłu drzewnego. To piękne i spokojne miejsce, w którym powietrze wypełnia delikatny szmer spływającego z gór strumienia. O, to las jest fajne, ale nie ma klimaty. Dla rzadkiego gatunku storczyków, które użyczyły storczyki. Jego nazwy. Storczyki to każda matka ma pierdolca na punkcie storczyków. Powiedzcie coś matce o storczykach. To one białe gorączki dostają. Nie wiem dlaczego. Baby po 40 i storczyki to się chłopie stary łączy jak Flippy Flap, no nie? Jak Inki Yang. Nie wiem, o co z tym chodzi. Czemu stare baby mają pierdolca na punkcie storczyków? Rozproszone między drzewami domy to albo wiekowe domostwa sprzed powstania rezerwatu chroniącego storczyki, albo nowoczesne budynki zaprojektowane przez Asenzo w myśl idei to fajne. W zgodzie z naturą. O, giga fajna chata. House Flipper 2 jest symulatorem, jednak nie brakuje w nim unikalnych historii. W trakcie rozgrywki spotkać można klientów ze specyficznymi problemami, którym będziesz mieć szansę zaradzić. Od teraz renowacje i sprzedawanie domów, a nawet budowanie własnych konstrukcji w trybie sandboxowym będą przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To najwyższy czas, by podjąć wyzwanie i zostać prawdziwym fliperem. Czytała Krystyna Czubówna. 14. Widzowie, my będziemy grać na pewno, no nie? Także na YouTube'a idealny taki teaserek. Kurde. Spoko. Hej, bez kitu. Krystyna Czubówna tego, stary, na S-ie wylatuje chłopie w to. Ja wam mówię, House Flipper 2 to będzie lepsze gra niż Diablo 4 i Starfield razem wzięte. Co prawda, poprzeczka nie była wysoko zarzucona. Ale still. Bonkol próbuje... No próbuje, no nie? Próbuje przebić mnie w liczbie subskrybentów na te 2 i te 3, no nie? Więc jest bardzo ważne, żeby Bonkola w Polsce zapiekła dupa. To pamiętajcie o tym, żeby subskrybować na wyższych poziomach, jak możecie sobie na to pozwolić. Po prostu nie po to, żebym ja miał lepiej, a żeby Bonkol miał gorzej, no nie?